Cieszę się z tego czasu, który tutaj wspólnie możemy spędzać. Poznawać siebie nawzajem, rozmawiać. To jest wspaniałe mieć tyle niby wolnego czasu, w którym a to niby się nic nie dzieje, a dzieje się bardzo wiele. Ja dzisiaj cieszę się z tego, że mogłem sobie z Jankiem porozmawiać chwilę po tylu latach niewidzenia się. A przecież byliśmy tak blisko siebie w młodości. Zespoły, wiecie, ten zapał, to wszystko, to dzieliło nas przecież trochę kilometrów, nie było samochodów, nie było żadnych innych, tylko jakaś tam komunikacja państwowa, to nie były problemy, żeby nie być na próbie, żeby nie ćwiczyć, żeby coś nie robić. Ale nie rozmawialiśmy z Jankiem o tym, że my możemy rozmawiać ze swoją duszą. A on po prostu powiedział to, co ja miałem zamiar, od czego miałem zamiar rozpocząć, że możemy rozmawiać ze swoją duszą i psalmista to wielokrotnie w różny sposób wyrażał, a najczęściej duszo moja. Chwal Pana. I wszystko, co we mnie. Niech chwali Pana. Drodzy, kontynuujmy więc nasze rozważanie. Już wiemy, że nasza dusza może wyglądać w bardzo zrujnowany sposób. Nowo zrodzenie w tym podstawowym elemencie, w tym przeżyciu, w tej chwilowej, takiej ograniczonym czasie. Nowo zrodzenie to jest chwila, to jest moment, tak jak narodziny. Nie obejmuje duszy. Rodzi się duch. Rodzi się duch do nowego życia z Bogiem, a dusza? A dusza zostaje taką, jaką była, tym, czym nasiąknęła, jak gąbka ze starego życia. Czasami nawet w życiu chrześcijanina, czy człowieka, który poznał Boga, Bóg dopuszcza, aby ta dusza doznała totalnej ruiny. Co ja powiedziałem? Bóg dopuszcza? A przeczytajcie list do Rzymian. Poznawszy Boga, nie uwielbili jako Boga. Przeto dopuścił, aby znikczemnieli w swoich myślach. Doprowadzili do ruiny swojej duszy. A ruina duszy doprowadza do czego? Do strasznych rzeczy. Do grzechów, którymi się brzydzimy, które piętnujemy, które pragniemy, aby były wyrugowane z życia człowieka. I już nie dlatego, że jest chrześcijaninem, ale że jest człowiekiem, bo stworzony został do pewnych określonych warunków funkcjonowania, życia, rozwoju, a zaczyna funkcjonować zupełnie dziwnym, odmiennym, nieprzystającym dla człowieka obszarze życia. Drodzy, dzisiaj, teraz chcę powiedzieć jeszcze krok dalej idąc, bo jestem przekonany i przyjąłem to również jako swoją tezę. Zacytuję mi w miarę znanego człowieka, już jest też w wieczności, C.S. Lewis. Czy ktoś zna tego człowieka? Wiecie, co on powiedział? On powiedział, że człowiek to nie jest istota, która ma duszę. Człowiek jest duszą, która żyje w ciele. A więc właściwie całokształt naszego życia zależy od duszy. To, co się dzieje w ciele, to jest rezultat tego, jak się ma nasza dusza. Czyż Jan tego nie mówi i to motto jest naszej konferencji, naszego kempu? Niech się powodzi twojemu ciału tak, jak się ma twoja dusza. No więc ciało ma się tak, jak się ma twoja dusza. I to jest ważne, abyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje z naszą duszą. Dlatego też akcentuję tą duszę dzisiaj, czy w tym czasie teraz naszych spotkań. A w naszej duszy bardzo chętnie zagnieżdża się na przykład samopotępienie. Czy zdarzyło się wam coś takiego, że zrobiłeś coś, a później chodzisz przez dzień, drugi, tydzień i mówisz, jak mogłem do czegoś takiego dopuścić? Jest mi wstyd.
Żałuję tego, co się stało. Ja tego nie chciałem. To było coś tak wstrętnego. Stało się. Wyznawałeś to już Bogu. Ale dusza pozwoliła sobie zagnieździć to samopotępienie. Poczucie winy. Ileż to chrześcijan chodzi z poczuciem winy? Winy, że coś zrobili, że coś zaniedbali, że coś nie zrobili, a powinni byli. Albo wiele innych jeszcze aspektów, które w naszej duszy może się znaleźć. Lęki, bojaźnie, obawy. Co ta przyszłość nam przyniesie? Jestem przekonany, że bardzo wielka liczba ludzkości żyjącej teraz na Ziemi bała się tego 1 września. No, gdzieś jakaś kometa przelatywała ileś tam kilometrów, milionów czy miliardów od Ziemi, no ale stosunkowo blisko na astronomicznej odległości. No i mądrzy ludzie zamiast mówić, słuchajcie, nie martwcie się, bo to jednak jest dosyć daleko. Co? Wzbudzają lęk, niepokój, trwogę. A co będzie, jak uderzy? Niewielu ludzi na pewno bało się tego miejsca, tego przeżycia. No dobrze, ale wróćmy do naszego podstawowego tekstu, jakim jest Księga Nehemiasza. Powiedziałem już, że Nehemiasz jako typ Ducha Świętego został posłany przez króla, wyszedł z pełnym przygotowaniem, wyposażeniem, aby dotrzeć do Jerozolimy. Również był wyposażony w moc, w otaczające go gwardię, wojsko, które zapewniało poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, my rolę Ducha Świętego bardzo często ograniczamy tylko do takich elementów jak ponadnaturalne działanie. Zawężamy, bardzo, bardzo zawężamy działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy dzieje się coś wyjątkowego, kiedy słyszymy modlących się językiem, czy śpiewających, kiedy słyszymy kogoś prorokującego, czy... No już rzadziej rozpoznajemy mowę mądrości, czy mowę rozpoznawania pewnych rzeczy. To rzadziej się rozpoznaje, a już tak za bardzo Duchowi Świętemu za to nie jesteśmy wdzięczni. Stały się popularne pewne rzeczy, spektakularne i z tego się cieszymy, tego oczekujemy i właściwie to nam wystarcza, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Ale Bóg posyła swojego Ducha Świętego w znacznie szerszym zakresie odpowiedzialności, jeśli chodzi o moje i twoje życie. I to chciałbym, bracia i siostry, aby stało się to oczywiście zapamiętanym, utrwalonym w życiu każdego z nas. Bo często nam się wydaje, że dzień przeżyty, w którym się nic wyjątkowego nie wydarzyło, w którym nie byliśmy uniesieni, w którym nie pląsaliśmy, w którym nie robiło się nic wielkiego, to taki normalny, zwykły dzień. A nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele w tym czasie mógł wykonać Duch Święty. Czytam drugi rozdział Nehemiasza od wiersza 11 do 16. Przybywszy do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, z jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolimy. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. I badałem dokładnie mury Jerozolimy, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej, do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem.
Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. W tym przeczytanym urywku Księgi Nehemiasza, Bożego Słowa, trzykrotnie jest podkreślone, że Nehemiasz rozpoczął tuż po przyjeździe do Jerozolimy, 3 dni. Tylko mu zajęło, żeby się gdzieś tam rozgościć. Pamiętajmy, że Jerozolima zburzona, ruiny wszędzie i tak dalej. No, hotele Marriott czy jakieś inne nie były dostępne, nawet motele. Po prostu ruina. Ale gdy już zadomowił się, gdzieś znalazł miejsce, jest podane, że trzykrotnie w tym urywku jest wymienione, że pod osłoną nocy. Co to może nam przekazywać? Ano to, że wtedy, kiedy wszyscy spali, kiedy wszyscy byli nieświadomi, Nehemiasz zaczął działać. To jest to, co przed chwileczką powiedziałem. My bardzo często nie jesteśmy świadomi tego, jak i kiedy Duch Święty działa. Jedziesz samochodem, przyjeżdżasz na miejsce do celu i mówisz, dzięki Ci, Panie, że dojechałem. A nawet nie wiesz, ile razy Duch Święty spowodował, że nic to nie załamał się, nad tym nie zastanawiałeś, przyhamowałeś, a tych parę sekund spowodowało, że ominąłeś jakąś kolizję, która mogłaby się wytworzyć, jeśli byś jechał cały czas tą samą prędkością. My bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile dzieła Bóg wkłada w życie człowieka wierzącego. Jak Bogu bardzo zależy na tym, aby moje i Twoje życie było obfitującym, abyśmy mogli być usatysfakcjonowani z naszego życia. My dziękujemy Bogu za uzdrowienie, za zbawienie i to dobrze robimy. Ale 99% innych rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu, jak gdyby nie są przypisywane działalności Ducha Świętego w naszym życiu. Nie wierzycie? No to podam jeden z przykładów. Kiedy podziękowałeś Bogu za to, że Duch Święty przypomniał Ci słowa Jezusa? Przecież Jezus powiedział, poślę Wam Pocieszyciela, onego Ducha Prawdy, a On będzie czynił cuda w Waszym życiu. On Was wypełni i Wy będziecie czynić cuda. On Was wprowadzi we wszelką prawdę i On Wam przypomni, co Wam powiedziałem. Wiecie, ilu chrześcijanom trzeba przypominać, co Jezus powiedział? Jezus powiedział na przykład, nie opuszczę Was, ani Was nie zostawię. A chrześcijanin modli się, Panie Jezu, nie opuszczaj nas. Pozostań z nami. I to taka jest bardzo duchowa modlitwa. Bo ten człowiek tak bardzo pragnie, aby Jezus Chrystus nie odszedł. Wiecie, ja jako młody człowiek, jak słyszałem takie modlitwy, sobie myślę, ci ludzie wierzą w Boga, który przed nimi ucieka. No tak. No to jak można, do jakiego wniosku można dojść, kiedy ludzie modlą się, Panie, nie zostaw nas. Bądź z nami. On wyraźnie mówi, nie zostawię was, ani was nie opuszczę, będę z wami aż do skończenia świata. Duch Święty ma wielkie zadanie, aby nam przypominać, ale co tam Duch Święty z taką prostą, prozaiczną sprawą będzie mi zawracał głowę? Ja swoje wiem. Drodzy, zacznijmy doceniać Jego działanie w naszym życiu w pełni. Bo ja wiem, że oczywiście te wszystkie wielkie takie fajerwerki. One są spektakularne. One poruszają nasze emocje. One nas podnoszą. I wspaniale, że takimi są. Ale przecież większość naszego życia jest taką prozą, w której jak gdyby nic się zwykłego nie dzieje. A jednak dzieją się wszystkie bardzo ważne funkcje w naszym życiu, które potrafią albo to życie niszczyć, albo je ubogacać. No dobrze. Nehemiasz przybył do Jerozolimy, aby zacząć odbudowę. Miał wyraźny cel, aby odbudować mury i aby postawić bramy. To dla nas jest w tej chwili takie dosyć bardzo odległe
enigmatyczne, trudne może czasami do wyobrażenia. No bo nasze miasta nie mają murów, bram. Po prostu gdzieś tam ze starych rysunków, z książek historycznych może coś niecoś na ten temat. Nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę, jaką funkcję i rolę spełniały te właśnie elementy obronne. No właśnie, to są elementy obronne. Jeśli patrzeć tak na miasto, że to jest nasza dusza, to są elementy obronne, to są te firewalle, które nie pozwalają, aby wirusy przedostawały się i niszczyły nasz system operacyjny. Więc to jest ważne, aby te mury i te bramy zostały odbudowane. Bramy w starożytnych miastach i mury miały wielkie znaczenie. Mury budowano odpowiednio wysokie, odpowiednio grube, aby wytrzymywały ówczesne rodzaje broni, którymi atakowano poszczególne miasta. Im większe one były, tym większy strach wzbudzały. Wróg z dala się trzymał, jeśli chodzi o takie miasta. A bramy pozwalały na to, aby ludzie mogli wchodzić i aby mogli wychodzić. Ale wiecie, jak były ważne bramy? Późno, już chyba w czasach średniowiecznych zaczęto dopiero budowanie, jak to powiedzieć, magistratów czy tych miejsc, w których urzędują burmistrzowie, prezydenci miast, czy jak to jest, merowie tu u was? Kto rządzi miastem? Mayor. No to mer. Mer, tak? No więc właśnie. No i on urzęduje w jakim budynku? W porządku. No jest, ale czy on jest na granicy miasta? Nie. W samym środku. A kiedyś właśnie ci tacy urzędnicy najważniejsi dla miasta, którzy rządzili miastem, którzy troszczyli się o jego dobro i bezpieczeństwo, siedzieli w bramach miasta. Pamiętacie, Lot się dochrapał wysokiego stanowiska w Sodomie. Gdzie siedział? W bramie miasta. To było miejsce, którym ci właśnie oficjele przyglądali się, kto wchodzi. Jak to był ktoś, kto im się nie bardzo podobał albo zagrażał miastu czy mieszkańcom, no mówili o, stop, nie ma wejścia dla ciebie. A gdy się zbliżał zmrok, zamykano te bramy i nikt nie mógł ani w tą, ani we w tą przejść. To były bardzo strategiczne punkty. No więc właśnie, i Nehemiasz, świadomy tego, rozpoczął przegląd. Ja wierzę, że Duch Święty nie działa tak na oślep. Obojętnie, odkąd zaczniemy, to będzie dobrze. Nie. Duch Święty ma bardzo konkretny plan odbudowy, restauracji, odświeżenia, odnowienia tego wszystkiego, co związane z naszą duszą. Bóg jest tym zainteresowany, aby to, co kiedyś było wspaniałe, a co grzech zniszczył, zrujnował, doprowadził do stanu, którym może to być przez nas obserwowane czasem. Duch Święty przychodzi, kiedy przeżywamy nowozrodzenie. Duch Święty przychodzi, posyłany przez Ojca, aby to odbudowywać. Ale czyni to w bardzo określonym kolejności. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się tej kolejności, którą Nehemiasz rozpoczął obserwację murów i bram Jerozolimy. Robił to oczywiście, jak powiedziałem, pod osłoną nocy. Nikt tego nie był bardzo świadomy. Wszystko to było jak gdyby niewidoczne. Jakie więc miejsca przeglądał Nehemiasz? Czytamy, że najpierw przeszedł i przyjrzał się bramie nad doliną. Ta brama w murach Jerozolimy jest bramą wychodzącą, czy była bramą, właściwie jest do dzisiaj w murach starej Jerozolimy, na wschód. Przez tą bramę, czy patrząc w kierunku tej bramy, czy znaczy inaczej, przez tą bramę na zewnątrz, widać dolinę Chinon,
A jest to dolina, kiedy patrzymy na nią, na zachód, więc często jest zjawisko takie bardzo ciekawe, tam się pojawia, kiedy słońce zachodzi, ta dolina jest cała czerwona, cała w ogniu. Ta dolina ma bardzo niechlubną historię. To tam wyznawcy Baala, kiedy dochodzili do głosu, budowali posągi, na których składano ofiary różnego rodzaju bożkom. W tym nawet składano, spalając niemowlęta. Bardzo smutna historia, bardzo nieczysta, można by było powiedzieć, historia czy kontekst tej Doliny Chinon. I oto mamy bramę. Brama, która nazywa się Nad Doliną. Ta dolina, tu mam zanotowane, również była zwaną Doliną Płomienia lub Ognia. Z tego powodu, że to właśnie zjawisko praktycznie codziennie mogło być obserwowane. Drodzy, jeżeli ta brama funkcjonuje w życiu chrześcijanina we właściwy sposób, to pozwala nam naprawdę w bezpieczny sposób zobaczyć miejsce, z którego zostaliśmy wyrwani. A czyż Boże Słowo nie zachęca nas, abyśmy spojrzeli, z jakiego dołu zostaliśmy wyrwani? Z jakich to nieczystości moje, twoje życie zostało uwolnione, kiedy powierzyliśmy swoje życie Bogu? No tak, ale jeśli ta brama jest spalona, jeśli tej bramy nie da się w odpowiednim momencie zamknąć, przychodzą swobodnie pewne myśli. Myśli z przeszłości. Myśli, które powodują, wziąłeś udział w tym i w tamtym. Pamiętasz te okropne rzeczy? I człowiek, choć przeżył nowozrodzenie, chociaż przyjął przebaczenie grzechów, na nowo odświeża mu się ta pamięć, a w nim rodzi się poczucie winy, poczucie jakiegoś takiego niesmaku, nienawiści wręcz do swojego życia. Ta brama ma wielką rolę do spełnienia, jeśli chodzi o twoją i moją duszę. Jesteśmy bezpieczni, kiedy możemy w odpowiednim momencie tę bramę zamknąć, powiedzieć, to jest wtedy, kiedy moje życie było prowadzone, stare życie. Oto teraz stało się nowym. Obejrzyłem swoje życie Jezusowi i ta brama zamyka dostęp wspomnienia. Owszem, możemy popatrzeć, ale popatrzeć przez bramę, przez perspektywę, widząc najpierw to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Podobny obraz zresztą rysuje apostoł Paweł w liście do Efezjan, mówiąc o tym, abyśmy przywdzieli całą zbroję Bożą. Pamiętacie 6 rozdział listu do Efezjan? On tam właśnie mówi o tym, żebyśmy na przykład przywdzieli przyłbicę. Czego? A przyłbica to co? To ten element tutaj hełmu, który spuszcza się przed oczy. Żołnierz Jezusa Chrystusa ma mieć spuszczoną przyłbicę zbawienia. Czyli co to oznacza? Że to, co najbliżej jego, to co widzi, czy przez co patrzy na wroga, to jest świadomość jego zbawienia. Jestem w rękach Jezusa Chrystusa. On mnie zbawił. Jestem jego własnością. Nikt mnie nie wyrwie z jego ręki. To jest świadomość człowieka patrzącego przez przyłbicę zbawienia. Bo jak bez tej przyłbicy, z podniesioną przyłbicą, patrzysz bezpośrednio na wroga, mówisz, wow, co za Goliat idzie na mnie. Nie dam rady. Jestem pełen trwogi i lęku. Co teraz będzie? Po prostu przerażenie. Spójrz tą przyłbicę. Spójrz przez pryzmat swojego zbawienia, że jest większy w tobie ten, niż ten, co pozostaje na zewnątrz. Ta brama nad doliną ma właśnie tego rodzaju funkcję i w taki odmienny troszeczkę sposób obrazuje tę funkcję naszego zbawienia. A potem Nehemiasz przeszedł się obok źródła smoczego.
Różne są wątki i historie pozabiblijne, które mówią o tym miejscu. Źródło smocze, źródło węża. Jedna z takich historii starych związanych z historią budowy, odbudowy Jerozolimy, czy w przekazach żydowskich pojawia się, że jest to miejsce, gdzie ktoś zabił węża. Nehemiasz przeszedł przez to miejsce, aby przyjrzeć się i czy rzeczywiście to miejsce jest wyraźnie widoczne. Bo Bóg chce wiedzieć, że szatan został pokonany. My śpiewamy, szatan został pokonany. A potem z tym pokonanym szatanem boimy się w ogóle wejść i prowadzić nasze życie chrześcijańskie z Bogiem. Nie mamy więc powodu, aby słuchać pokonanego, jego oskarżeń, jego inwektyw pod naszym adresem. On to tak czy inaczej robi, bo wie, że nasza dusza, gdy nie jest ogarnięta murami, kiedy nie jest osłonięta, to chłonie wszystko, co przychodzi. Zresztą jutro będziemy mieć czas posłuchać też tego, co nieprzyjaciele, co symbole, reprezentanci diabła robią z duszą człowieka. Temu się przyjrzymy jutro bliżej. A krzyż Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na tym krzyżu wystawiła na pokaz naszego przeciwnika. Czytamy o tym w liście do Kolosan. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele wasze, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybywszy do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Nehemiasz poszedł sprawdzić, czy to jest wyraźnie widoczne. A jak trzeba, to będzie to odbudowywał, oczyszczał, aby to było wyraźnie widoczne. Szatan pokonany, a więc nie ma nic do gadania, nie ma nic do straszenia, nie ma prawa ingerowania w moją duszę, w moje życie. To jest ważne miejsce, które Nehemiasz odwiedził. Następne miejsce, o którym czytaliśmy na początku, które odwiedził Nehemiasz pod osłoną nocy, to brama śmietnisk. O, ciekawa brama jest. To jest taka ciekawa brama, zresztą na pewno słyszeliście. Wiem, że tutaj pastor Zbyszek na ten temat też głosił słowo. To jest obraz, ja to nazywam, naszego wyznawania, wyrzucania z nas tego, co niewłaściwe, co nieczyste. Wiecie, to miasto nie miało jakichś innych, tak jak dziś, różnego rodzaju miejsc, wysypisk śmieci, ani jakiejś utylizacji tychże. Tam po prostu działo się to bardzo w prosty sposób. Kiedy otwierano tą bramę, za tą bramą nie było jakiejś szczególnej drogi, którą można było się poruszać. Kawałek za tą bramą było wysokie urwisko. Była przepaść. Był dół. I wtedy, kiedy było trzeba, od czasu do czasu otwierano tą bramę i wywożono z miasta, wynoszono z miasta wszystkie te odpadki i nieczystości, które były, i przez tą bramę, jak tylko ją otworzono kawałek, spuszczano to wszystko w dół. Tak, cały gnój, wszystko, wszystkie nieczystości były wyrzucane przez tą bramę. Drodzy, ta brama ma ważne znaczenie w naszym życiu. Bo ja jestem przekonany, że gdy była otwarta, to ta południowo-wschodnia część miasta nie miała ciekawego zapachu. Ten odór, który tam tych rzeczy wyrzucanych,
a później tam rozkładających się w dole unosił się i to nie było ciekawe. Dlatego tą bramę otwierano tylko na moment wyrzucania tych śmieci, a potem ją szczelnie zamykano, żeby ten odór sobie szedł gdzie indziej, a tu żeby zachować czystość. W naszym życiu duchowym nasza dusza potrzebuje od czasu do czasu sprawnej bramy śmietnisk. Bo zdarza się, że upadamy. Zdarza się, że potykamy się. Zdarza się, że coś zrobimy nie tak, jak powinniśmy zrobić. Jesteśmy po prostu ludźmi, żyjemy na tym świecie i to się zdarza. Ale co wtedy? Czy jest już bez wyjścia sytuacja? Tak już musi zostać? Nie. Boże Słowo nas uczy, że my możemy przychodzić z tym przed Boże oblicze i wyznać to. Powiedzieć: Boże, stało się to w moim życiu, jest mi przykro, ale to wyznaję, wyrzucam, pozbawiam się tego wszystkiego. Nie chcę mieć z tym więcej do czynienia. Wesprzyj moje starania, aby to nie powtarzało się więcej. I Bóg mówi o sobie, że jest wiernym Bogiem, pełnym miłości. I gdy my wyznajemy nasze grzechy, to On nam je przebacza. Co to robi? Zamyka tą bramę, aby ten odór więcej nas nie obciążał. No tak. Ale my często tak, wyznajemy Bogu, wiemy, że nam przebacza, ale sobie samym nie potrafimy przebaczyć. No bo jak brama jest spalona, ciągle czujemy smród tego naszego upadku. Ciągle się to za nami ciągnie i nie możemy sobie z tym poradzić. Ta brama musi zostać odbudowana. Siostro, bracie, ona jest ważna w naszym życiu, aby była, spełniała swoją funkcję. Musi być szczelnie zamknięta. Owszem, czasami musi być otwarta, ale wtedy zamknięta. I sprawa jest zamknięta i przed Bogiem, i dla nas samych. Bo mając taką duszę obciążoną poczuciem własnej winy, ciągle jeszcze tego zapachu naszego upadku, przychodzisz na nabożeństwo, no i co? Inni podnoszą ręce, to też podnosisz. Inni śpiewają, wielbiąc Boga z radością. No ty też śpiewasz, ale czy to jest taki śpiew prawdziwie wolny? Nie, bo ciągle jest to obciążenie i ten odór jakiegoś tam obciążenia winą powoduje, że no jesteś takim uczestnikiem uwielbiania, ale nie aktywnym jego twórcą. A Bóg pragnie, abyśmy wszyscy byli od tego uwolnieni i aby nasze życie mogło funkcjonować przed Jego tronem, byśmy mogli być Jego wonnością, aby zapach życia przez moje i Twoje życie mógł się unosić, tak że inni będą ten zapach życia czuć, a nie odór naszych przestępstw i poczucia winy. A więc to kolejna brama, brama śmietnisk. Cytowałem, parafrazując ten tekst z Ewangelii Jana, z listu Jana 7-9, nie będę go już teraz czytać. Drodzy, przez wyznawanie jesteśmy uwalniani od potępienia, ale wróg ma wielki sukces, odnosi wielki sukces, kiedy nam uda mu się przypominać nam nasze upadki i nasze winy. Bóg natomiast oddala je jak wschód od zachodu. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni i możemy mieć społeczność z Bogiem dzięki Jezusowi Chrystusowi. I ostatnie miejsce, które odwiedził Nehemiasz, to brama źródlana. Ta brama mieściła się na południowym wschodzie Jerozolimy. Nie mam tutaj mapy ani tablicy, żeby to narysować, ale możecie sobie wyobrazić, jeżeli jest Jerozolima, powiedzmy, takim owalem, to brama nad doliną szła na wschód,
Brama śmietnisk była tutaj gdzieś na dole, południowy wschód, między tym było to wzgórze Węża, a my teraz idziemy tu do bramy Źródlanej, która jest na południowym wschodzie, bo tamte były na zachodzie, przepraszam, namąciłem. Te były na zachód, a na wschód właśnie ta brama Źródlana, południowy wschód, brama Źródlana. Czym jest woda jako symbol używana w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym? No właśnie, jest obrazem Bożego Słowa. Jezus Chrystus mówi do uczniów, że już zostali obmyci Słowem, które słyszeli. To jest, tego często mówimy, że pijemy wodę słowa Bożego. A więc ta brama Źródlana jest miejscem, przez które można było wyjść i mieszkańcy wychodzili, gdy była sprawna, funkcjonowała, można było iść do źródła i zaczerpnąć wodę. To było niezwykłe źródło, które dużo wcześniej zostało za czasów króla Hiskiasza odkryte. Wykonano w granicie, w skale granitowej wykonano ponad 1200-metrowy tunel. Bardzo długi tunel. Ja nie wiem, jak im się to udało bez tych przyrządów laserowych, które dzisiaj mamy, że z dwóch stron, jak zaczęli kopać, nie zrobili dwupasa w tym tunelu, ale się zeszli. No, zeszli się, udało im się. Chociaż ten tunel wcale nie jest linią prostą, tylko jest takim zygzakiem, no bo chodziło też o odpowiednie zachowanie spadu. To źródło znajdowało się poza murami miasta, ówczesnego starego, i tym akweduktem wykonanym w granicie, aby żaden z wrogów nie był w stanie im tego zniszczyć, tą wodę czystą, świeżą doprowadzono do miasta. I to właśnie brama Źródlana tam prowadziła do tego miejsca. Jaki jest opis tego? Życiodajne źródło wody Bożego Słowa, a dostęp do niego jest praktycznie niemożliwy. Nehemiasz, który używał zwierzęcia, nie wiem, czy to był osioł, wielbłąd, czy koń, trudno powiedzieć, zwierzę, nie było w stanie przejść tamtędy. Dlatego, że tyle gruzu, tyle różnego rodzaju nieczystości tarasowało przejście. Bracie i siostro, jakie miejsce, jaki dostęp jest w twoim życiu do Pisma Świętego? Czy Pismo Święte jest tylko tym, które napełnia twoje serce wtedy, kiedy jesteś na nabożeństwie i słuchasz kaznodziei? A tak w ciągu tygodnia właściwie to nie bardzo masz jak, bo nie ma czasu. Czasami jest to takie trudne do zrozumienia. Albo czytasz i mówisz, a to znam, a to pamiętam, a to... I tak po prostu w sobie. A to jest życiodajne źródło. Bez wody nie ma życia. Dzisiaj ludzie szukający życia na innych planetach, co szukają? Szukają jakichś ludków zielonych? Szukają wody. W jakiejkolwiek postaci, czy to lód będzie, czy to będzie ciekły, czy para, obojętnie. Jeżeli znajdą wodę, mówią, o, jest szansa, że tam jest życie. W jakiejś formie. Woda jest naprawdę życiodajnym płynem. Cudownym płynem, który Bóg przygotował i napełnił tą ziemię. I my możemy dzięki wodzie żyć. No tak, ale ta brama była całkowicie niedostępna dla tego miasta, bo mury porozwalane, brama spalona, a i dostęp do tego źródła był zablokowany. Tam też właśnie był ten staw królewski, o którym wspominałem, do którego prowadziła ten akwedukt podziemny. To wszystko było w jakiś sposób niedostępne. Za czasów Jezusa to miejsce, właśnie ten staw królewski, nazwany był sadzawką Syloe, i tam uzdrowił Jezus Chrystus tego człowieka, który 38 lat leżał i nie miał człowieka, który by mu pomógł.
wskoczyć do wody, kiedy anioł ją poruszał. To właśnie te miejsca Nehemiasz sprawdził, by wiedzieć od czego i jak rozpocząć odbudowę. Drodzy, dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy potrafią sobie pewne rzeczy wyobrazić. Ja dziś, sygnalizując te sprawy, chciałbym, aby każdy z nas z pomocą Nehemiasza, czyli Ducha Świętego, tak sam na sam, bez wiedzy innych, przeszedł i sprawdził mury swojej własnej Jerozolimy i bramy. Sprawdź bramę nad doliną, która jest obrazem pewności zbawienia, naszego zbawienia. Bo to Duch Boży potwierdza naszemu duchowi, że jesteśmy Jego własnością, że jesteśmy Bożą własnością, że nasze imię jest zapisane w Księdze Życia. Czasami pod wpływem różnych okoliczności potrafimy zatracić tę świadomość. Jeżeli trzeba, to pozwól Duchowi Świętemu wraz ze swoim udziałem, bo Nehemiasz sam nie odbudowywał, o czym będziemy później też jeszcze wspominać, tych murów ani tych bram. On był tym, który zarządzał, który kierował. Wiecie, jest potrzebne, aby nasze dusze były utwierdzone, osadzone mocno, aby brama nad doliną pewności naszego zbawienia była taka szczelna, była mocna, w odpowiednich momentach otwierana. Wtedy, kiedy mówimy świadectwo, tak, tak by wyglądało moje życie, ale dzięki łasce Jezusa Chrystusa to wszystko jest zamkniętym rozdziałem. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, dzisiaj należę do Boga, dzisiaj jego, moje życie przez Ducha Świętego staje się coraz bardziej upodobniane do Jego życia. To chcę osiągać w Twoim i w moim życiu każdego dnia, Duch Święty. Ważne, abyśmy Mu na to pozwalali. A wtedy, kiedy ta brama będzie funkcjonować w właściwy sposób, sprawdźmy, jaka jest nasza relacja do tych wszystkich pogróżek i straszaków, które wysyła jako ogniste strzały nasz nieprzyjaciel w naszym kierunku. Spójrzmy na to wzgórze węża i z pomocą Ducha Świętego, abyśmy mogli zobaczyć, że wąż został pokonany. Moce nieprzyjacielskie wystawione na pośmiewisko. Zwycięzcą jest Jezus Chrystus, a my należąc do Niego, my skryci w Nim. Jakże to ważne jest, abyśmy to wiedzieli. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, też bardzo lubię ten list, tam zawarł swoje dwie modlitwy. Pierwsza modlitwa jest zawarta w pierwszym rozdziale, a druga modlitwa jest zawarta w trzecim rozdziale na końcu. I ta pierwsza modlitwa jest: dziękuję za waszą wiarę, która jest znana na całym świecie. Ale modlę się. O co się apostoł Paweł modli? O tych ludzi, których wiara słynie po całym świecie? Modlę się, abyście wiedzieli, czym was Bóg łaskawie obdarzył. Wow! Można być wierzącym człowiekiem, którego wiara jest znana na całym świecie, a nie do końca wiedzieć, czym jesteśmy obdarowani w Bogu, w Jezusie Chrystusie. A to jest ważne, abyśmy wiedzieli. Apostoł Paweł właśnie z jednej strony dziękuję za ich wiarę, a z drugiej strony modli się, aby wiedzieli. No wiecie, to jest też fenomen w Biblii, który zauważam. Że my bardzo często jako ludzie jesteśmy tymi, którzy jeżeli już mamy coś robić dla Królestwa Bożego, jeżeli mamy przyłożyć rękę do jakiejś służby, to zawsze widzimy to, czego nam brakuje. Tak. Możesz mówić, ja się jąkam. Bóg mówi, idź do Faraona i mów w moim imieniu. Boże, ja jestem niewymowny, nie potrafię. Ja potrzebuję, albo daj mi taką gadkę, że nie dopuszczę do słowa Faraona i zagadam go, albo zrób coś, no ja jestem w takim stanie niezdolny, nie dam rady.
A Bóg mówi, a co masz w ręce? No, suchy kij. To ci wystarczy, chłopie, idź do Faraona. Mojżesz spojrzał na ten suchy patyk i mówi, z tym do Faraona. Boże, czego ty ode mnie żądasz? Mówi, nie, no to wyrzuć ten kij, jak ci się nie nadaje. Rzucił tym kijem i zaczął uciekać przed nim, bo się zamienił w węża. Bóg ma naprawdę fajne poczucie humoru. Nie podoba ci się ten kij, Mojżeszu? I to weź go wyrzuć. Pozbądź się tego, co masz. Zobacz, co masz. To jest potencjał. Bo jeśli idziesz z Bogiem, to choćbyś nic nie miał, to masz wszystko. Bo Bóg jest. A skąd ja to wiem? Psalm 23. Choćbym przed ciemną doliną. Zła się nie ulęknę. Puste mam ręce, ale nie boję się zła. Dlaczego? Boś ty ze mną. Psalmista nawet nie mówi, że ma laskę. Tylko, Boże, ty masz laskę. Twoja laska i twój kij mnie będą pocieszać. Wiecie, to jest ważne. A wdowa, do której przyszedł prorok Elizeusz, co masz w domu? No bo się skarży, że synów jej chcą zabrać. Wierzyciel przyszedł, bo mąż zrobił jakieś długi i zmarło mu się. Wierzyciel mówi, no to daj swoich synów jako niewolników. Ale Elizeusz mówi, co masz? Nic, twoja służebnica nie ma w domu. Naprawdę? No wreszcie wykrztusiła. No mam tam troszkę oliwy. Kobieto, naznoś naczyń, byle nie mało. I wylewaj i napełnij te naczynia. Wiecie, my ciągle widzimy braki. A Bóg nam nie wytyka tego, czego nam nie brakuje. I mówi, ty masz za małą wiarę. Ty nie za bardzo Ducha Świętego dopuszczasz do głosu. Pokażcie mi taki przykład w Biblii, że Bóg wytyka. O tak, wytyka. W objawieniu Jana Efezjanom. Brak miłości pierwszej. Ale tak, na bieżąco w naszym życiu. Ja nie czytam, żeby czegoś mi brakowało. Kiedy on mówi, ja najmniejszy i najsłabszy i najmłodszy, ja mam iść wyzwolić cały lud z ręki Midiańczyków? Idź w tej mocy, jaką masz. To jest poselstwo i przesłanie Ducha Świętego. Dobrze, ale musimy pójść z nim najpierw zobaczyć, że wystawiony został wąż na pośmiewisko. Zobaczyć to. A może też będzie potrzebne, aby otworzyć nasze serce. Otworzyć bramę śmietnisk. Coś wyrzucić, a potem, gdy odbudowana jest ta brama, ją szybko zamknąć. Bo wiecie, nawet jeśli wyznajemy, a ta brama dalej jest spalona, to ona nie spełnia swojej funkcji tak do końca. Wyznajemy, za chwileczkę znów wszystko wraca. Wyznajemy, wszystko wraca. Nie, to co wyznajemy powinno zostać tam za bramą. Nawet zapach, odór nie powinien wracać. Pozwól Duchowi Świętemu odbudować w swojej duszy bramę śmietnisk. Jeżeli wyznasz Bogu swój upadek, grzech, swoje zaniedbanie, cokolwiek by to było, co cię obciąża, niech zatem zamknie się brama śmietnic, która jest sprawna, która jest odbudowana. A jeśli nie jest odbudowana, to twoja dusza będzie cierpieć. I nie będziesz nigdy w pełni przygotowany do tego, zdolny do tego, aby pełnić tą funkcję, którą Bóg oczekuje od ciebie w Królestwie Bożym. I ostatnia. Brama źródlana. Bracia i siostry. To jest bodaj najważniejsza brama. To jest dostęp do źródła życia. Duchowego życia. Ta brama nie może być zaniedbana. Duch Święty będzie dbał o to, aby ta brama była jak najszerzej otwarta, byś mógł z niej czerpać przez nią wodę życia. Aby to życie mogło się coraz bardziej rozwijać. Nie będę dłużej już ciągnął tematu, ale to jest czas, w którym możemy stanąć przed obliczem Bożym
razem z naszym Nehemiaszem, widząc, jeśli Ci pokazuję, podejmij to wyzwanie pod Jego kierownictwem odbudowania bram, odbudowania murów. To nie jest łatwe zadanie. To nie jest od tak. Powiesz Duchowi Świętemu, że chcesz, że pragniesz i już jest załatwiona sprawa jedną modlitwą. Jutro zobaczymy, że to wymaga pewnego samozaparcia, wysiłku, trochę czasu. Ale to wcale nie jest tak przerastające nasze możliwości, aby nie mogło stać się rzeczywiste. Odbudowując więc naszą duszę, poświęcając jej naszą uwagę, stawiać się będziemy coraz to bardziej przygotowanymi do dzieła posługiwania, do budowania ciała Jezusa Chrystusa, jako uwolnieni od wszystkich obciążeń zewnętrznych. Staniemy się dojrzalszymi chrześcijanami, którzy nie tylko, że nie będą mieć ze sobą samym wiele problemów, ale będą mogli pomagać innym, by z tych swoich tarapatów mogli wyjść. Czy widzisz taką rolę dla siebie? Bóg widzi dla ciebie takie miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa.